Jezioro Jędrzejskie to największy akwen na Mazowszu, nasza perełka, która przyciąga do nas mieszkańców całej aglomeracji warszawskiej i nie tylko. Forum dla Zalewu Zegrzyńskiego to przede wszystkim możliwość spotkania trzech segmentów, segmentu biznesowego, segmentu instytucjonalnego, czyli gmin, powiatu legionowskiego i powiatu oraz stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju turystyki. Tych działań prowadzonych przez każdą z tych grup jest bardzo dużo. Ważne jest to, żeby się komunikowały między sobą, ważne jest to, żeby przygotowywać wspólny produkt turystyczny, który będzie wyróżniał powiat legionowski na całej mapie Mazowsza. Bardzo ciekawe forum, zorganizowane też w bardzo ciekawym miejscu, bo w takim gdzie gałąź gospodarki, która nazywa się turystyka, odgrywa bardzo ważną rolę. Mówili to prelegenci, pan burmistrz, wójtowie. Myślę, że też i my jako samorząd województwa, jako urząd marszałkowski mieliśmy drobną cegiełkę w tym rozwoju, bo zarówno środki samorządu, jak i program rozwoju obszarów wiejskich to dobre wsparcie rozwoju turystyki powiatu legionowskiego oraz lokalnej grupy działania. Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją dyskusji, która została zaaranżowana poprzez powołanie lokalnej grupy działania Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Już tam były realizowane indywidualne inicjatywy. Dzisiaj myślę, że szukamy nowego wspólnego mianownika. Kontynuujemy tą dyskusję, myślę, że z większą świadomością, z szukaniem strategicznych rozwiązań. Jestem przekonany, że to właściwy kierunek i że wypracujemy konkretne rozwiązania służące mieszkańcom. Czasami wójtowie, burmistrzowie trochę ze sobą rywalizują, ale co najważniejsze, robią to w dobrej atmosferze po to, żeby uzupełnić swoją ofertę. Coś, czego nie ma Serock czy Nieporęt, ma Wieliszew i odwrotnie. Do tego Jabłonna, Legionowo i kilka innych sąsiednich miejscowości i wszyscy dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby to Jezioro Zegrzyńskie było jeszcze lepszym miejscem, gdzie można się zatrzymać i zrobić dużo jeszcze ciekawszych rzeczy, o niektórych dopiero się dzisiaj dowiedzieliśmy. Bardzo się cieszę, że mogłam w tej konferencji uczestniczyć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Opowiadałam o swojej działalności, o swojej agroturystyce, którą prowadzę od 2013 roku. Zachęcam wszystkich do prowadzenia tego typu działalności. Jest to świetny obszar do rozwoju agroturystyki. Nie brakuje gości, więc warto.